Witam Państwa serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Ja nazywam się Anna Cyska i będę miała przyjemność spędzić z Państwem najbliższe 2 godziny. Ze mną jest już pierwszy gość, pani Bogna Tokarska. Dzień dobry. Kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji Książnicy Pomorskiej. Za nami bardzo wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w Sopocie 3 września, a mianowicie Narodowe Czytanie Quo Vadis. Jest to, powiedzmy, że impreza, wydarzenie, które zostało zainicjowane przez prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. Jaka jest główna idea tego spotkania, tego wydarzenia? Korzenie tego wydarzenia sięgają już roku 2012. To wtedy po raz pierwszy zainicjowano to narodowe czytanie i wtedy po raz pierwszy lekturą całego narodu stał się pan Tadeusz. Idea myślę, że jest prosta. Po prostu pokazać, że czytamy, jako naród czytamy i zachęcić wszystkich do tego czytania. Oczywiście nie do czytania czegokolwiek, tylko w tym wypadku czytania naszych lektur, naszych narodowych utworów, ściśle związanych z naszą literaturą polską. To czytanie jest dzisiaj rzeczywiście dosyć dużym problemem. Wiele osób odchodzi od czytania, woli sięgnąć za telefon, komórkę, czy też tablet albo telewizor, przesiedzieć czas w domu nie z książką w dłoni, lecz z elektronicznymi narzędziami. W jaki sposób możemy to zmienić? Czy takie wydarzenie jednorazowe, które niestety odbywa się tylko raz w roku, czyli Narodowe Czytanie, pozwoli nam na wzbogacenie i przełamanie tego problemu? Z całą pewnością jednorazowe wydarzenie nie sprawi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tego, że nagle wszyscy podążymy do półek z książkami i zaczniemy czytać. I jeżeli chodzi o biblioteki, jeżeli prześledzimy ich działania, to można zobaczyć, że takich działań jest wiele. To jest codzienna, mozolna praca z czytelnikiem, udostępnianie książek zarówno czytelnikom do domu, czyli wypożyczanie książek, udostępnianie tych książek na miejscu, w bibliotekach, ale także udział we wszelkiego rodzaju różnych akcjach, między innymi takiej akcji jak Narodowe Czytanie. Książnica Pomorska ma takich akcji bardzo, bardzo wiele. Organizujemy spotkania z pisarzami, organizujemy spotkania, na których prezentujemy książki, naszym zdaniem ciekawe, czy też książki, które autorzy chcą przedstawić czytelnikom za pośrednictwem bibliotek. Narodowe Czytanie to z kolei jedna z wielu akcji takiego powszechnego czytania. Za miesiąc, w połowie października, organizujemy po raz czwarty wielki festiwal czytania, festiwal, podczas którego będzie można posłuchać utworów literackich w wykonaniu wielkich gwiazd scen polskich. Ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu w poprzednich latach, wiedzą mniej więcej, jak to wygląda. Tych, którzy nie mieli okazji, serdecznie zapraszam. Już wkrótce na naszej stronie internetowej zaczną pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia. To jest w końcu znowu cały wielki blok czytania dzieciom. Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. Nasza koleżanka pracująca w książnicy jest kilkukrotną laureatką statuetki właśnie w tej akcji. Także
to jest wiele, wiele, wiele takich spotkań z książką, z czytelnikiem, z czytaniem. W różnych formach staramy się je jak najbardziej uatrakcyjniać, żeby jak największą rzeszę czytelników przekonać do siebie i przekonać przede wszystkim do książek. Myślę, że też wiele osób zapomina, dlaczego warto czytać. Kiedy studenci muszą ze względu na swoją pracę na studiach zajrzeć do biblioteki i wypożyczyć książki, jest to naturalny odruch, że rzeczywiście muszą, bo inaczej coś się wydarzy, poniosą jakieś konsekwencje. Jednak jest całe grono osób, które czytają dla przyjemności, dlatego, żeby właśnie poszerzać swoją wiedzę. Jak pani mogłaby zaargumentować, zachęcić właśnie do czytania w takich prostych słowach? Właśnie chodzi o to, żeby to nie był tylko i wyłącznie przymus, tak? Popatrzmy na te lektury, które były bohaterami narodowego czytania. Pan Tadeusz, nie wiem do której kamery. Tutaj pokażemy do kamery. Lalka. Mhm. Utwory Aleksandra Fredry. No i w tym roku w końcu Quo Vadis. Jedno skojarzenie, lektury szkolne, prawda? My tych lektur Dokładnie. Nie lubimy. Powiedzmy sobie szczerze, kiedy stykamy się z nimi w szkole średniej, to raczej powoduje niechęć do nich. I teraz takie ponowne spotkanie z tymi utworami literackimi, być może w wykonaniu jakichś ciekawych osób. Przypomnę może, że jednym z wykonawców w trakcie narodowego czytania w tym roku w Książnicy Pomorskiej była pani Anna Seniuk. Być może ono przekona, że te utwory jednak mogą być ciekawe, spotkanie z nimi może być ciekawe, może być interesujące, może odkryjemy coś nowego. Czyli lektura nie tylko lektura tego, co trzeba przeczytać, ale poszukiwanie lektury, która przyniesie nam przyjemność, po prostu frajdę. A tą frajdę z obcowania z książką tak naprawdę trzeba wypracowywać od najmłodszych lat u dzieci. Zawsze powtarzamy, wszyscy bibliotekarze powtarzają rodzicom, czytajcie dzieciom. Ta cudowna akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, ten nakaz, przykaz wobec rodziców czytania 15 minut dziennie dzieciom do snu, to naprawdę przynosi efekty, proszę mi uwierzyć. Przetrenowałam to na swoich dzieciach, sprawdziło się. W przypadku moich dzieci nie ma problemu nieprzeczytanych lektur. Myślę, że też dużym problemem może być fakt, że te książki, które są właśnie tutaj, chociażby Quo Vadis, bohater tegorocznego narodowego czytania, są to książki, których język jest dosyć specyficzny. Z pewnością nie jest to język łatwy, przyjemny, który możemy przyswoić, czy jadąc w zatłoczonym pociągu, w podróż. Taka książka będzie rzeczywiście wymagała odrobinę więcej od nas skupienia i uwagi. Wysiłku po prostu, intelektualnego wysiłku. Dlatego właśnie mam wrażenie, że nawet jeżeli pewne osoby, młode osoby sięgają po książki, jest to głównie fantastyka. Są to książki o takim lżejszym języku, a należy pamiętać, że tutaj tak naprawdę jest zawarty kawał naszej historii. Ale czemu Polaków, nie? Niech to będą lżejsze książki, niech to będzie lżejsza lektura. Nie o to chodzi, żeby tylko i wyłącznie czytać kanon lektur. Chodzi o to po prostu, żeby czytać. Dlaczego? Po co? Po to, żeby rozwijać wyobraźnię. Ktoś zapyta, no dobrze, po co nam tak potrzebna ta wyobraźnia? W dorosłym życiu jest takie pojęcie, które bardzo często jest używane przez pracodawców. Kreatywność. A od wyobraźni do kreatywności jest bardzo blisko. Także, żeby wypracować tą kreatywność później młodych pracowników, żeby oni właśnie potrafili być kreatywni w swojej pracy, oni muszą czytać po to, żeby tą kreatywność, tą wyobraźnię w sobie kształtować.
Myślę, że to jest właśnie bardzo piękny akcent na zakończenie naszej rozmowy i temat książek zawsze tak naprawdę będzie modny i na czasie. I książki, czy wyjście z książką zawsze z pewnością sprawi, że będziemy wyglądali jeszcze bardziej wartościowo. Dlatego czytajmy właśnie, żeby rozbudzać w sobie tą kreatywność. Bardzo koniecznie. Pani Bogno, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem zapraszam Państwa na przerwę, a po przerwie kolejni goście.